Konflikt w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Rzeszowie trwa już ponad 2 lata. Egzaminatorzy domagają się wyższego wynagrodzenia. Podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego głosowano nad projektem uchwały w sprawie określenia warunków zatrudnienia egzaminatorów. W dyskusji głos zabrał także reprezentujący nasz region Stefan Bieszczad, który uważa, że zdecydowanie należy zadbać o uczciwe wynagrodzenie dla egzaminatorów i podjąć taką uchwałę jak najszybciej. 2 miesiące temu podjęliśmy uchwałę dotyczącą regulacji opłat za egzaminy. I z tego, co usłyszałem z mównicy 2 miesiące temu, ta uchwała była konsultowana szerzej, aby zmierzać do ujednolicenia na poziomie kraju, właściwie we wszystkich sejmikach. I z tego, co zdążyłem się zorientować, tak też się stało. Myśmy właściwie zachowali się podobnie jak my jako sejmik, podobnie jak pozostałe sejmiki. I dzisiaj stajemy przed koniecznością zajęcia się oczywiście drugą sferą, sferą wydatków, między innymi wydatków i ustaleniu wysokości wynagrodzenia dla egzaminatorów. Padło tutaj wiele sformułowań dotyczących tejże grupy zawodowej. Ja postarałem się trochę przygotować do tego dzisiejszego spotkania, ale większość tutaj spraw już została powiedziana i ja tylko powiem tak, że no, trzeba jednak zadbać o to, żeby istotna grupa zawodowa, jakim są egzaminatorzy, nie byli potraktowani z marszu, ponieważ jakość ludzi, użytkowników drogi dopuszczanych na naszych podkarpackich drogach ma ogromne znaczenie dla pozostałego społeczeństwa, w tym przypadku użytkowników drogi. Jeśli w uzasadnieniu czytamy, że zwiększenie wynagrodzenia dla egzaminatorów spowoduje w założeniu, że nie będzie tej tendencji do tak zwanej korupcji i tak dalej, a w tym przypadku słyszymy, że grupa ta jest niezadowolona i oczekuje poważniejszego potraktowania, to jednak ten temat wygląda na poważny. Dzisiaj z kolei stoimy też przed faktem konieczności przyjęcia tejże uchwały, bo wynagrodzenia czym wcześniej, tym lepiej, żeby wzrosły. Ale też nie znamy dogłębnej analizy kosztowej, no, że tak powiem, firmie. I o to też musimy absolutnie zadbać. Nie sposób wolną ręką podjąć decyzję bez jakiegoś tutaj głębszego zastanowienia się. I ja oczywiście uważam i jestem na stanowisku następującym, aby w dniu dzisiejszym wypracować uchwałę i ją podjąć, ale wnioskuję zarazem, żeby nałożyć obowiązek na dyrektorów WORD-ów, by w najbliższych miesiącach dogłębnie dokonywać analizy i sejmik, aby tą sprawą ponownie zajął się po tej analizie, na przykład na sesji październikowej. To już będzie jakiś obraz, w którym miejscu ekonomicznym jesteśmy. Podczas ostatniej sesji sejmiku radny Stefan Bieszczad powiedział, że należy zwrócić szczególną uwagę na sam projekt tej uchwały, ponieważ osoby, które ją przygotowywały, nie wsłuchały się w głos tej grupy zawodowej i zdaniem radnego nie potraktowały opinii związkowców po partnersku. Trzeba powiedzieć tak, że od roku 2008 stawki te nie były regulowane. Każdy niech sobie stanie przed lustrem i się zastanowi, jak ja bym się zastanawiał, że nie miałem żadnej regulacji finansowej od tego roku. I na przykład w dniu dzisiejszym czytam, stawki tutaj na poszczególne kategorie nie zostały zmienione w żaden sposób, natomiast jedyne województwo podkarpackie,
podkarpackie, a inne zmieniły stawkę za ten właśnie egzamin. I tutaj jest wiele wątków. Ja jeden z istotnych wątków i zastrzeżeń mam do tego, że osoby, które przygotowywały ten projekt uchwały, no, w moim przekonaniu nie wsłuchały się w głos związków zawodowych, nie potraktowały go po partnersku. Nie po to powstawały wolne związki zawodowe, między innymi Solidarność, żebyśmy dzisiaj mogli na ten temat dyskutować, a ignoruje się tą grupę zawodową. Tu już odgrywają u mnie emocje. I dlatego wzywałbym po raz kolejny, aby usiąść w najbliższych miesiącach do poważnej dyskusji wewnętrznej i przedstawić nam, no, że tak powiem, jednolity materiał, być może do kolejnej rewizji tychże wynagrodzeń. Ostatecznie radni większością głosów podjęli uchwałę w sprawie warunków wynagrodzenia egzaminatorów zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego województwa podkarpackiego, ale marszałek Władysław Ortyl zgodził się z wnioskiem przewodniczącego Stefana Bieszczada i zadeklarował konieczność powrotu do dyskusji na ten temat na jednej z kolejnych sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego jeszcze w tym roku.